Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Misja prezbiterów w sakramentalnej posłudze uświęcania Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 5 maja 1993 roku. Mówiąc o misji ewangelizacyjnej prezbiterów stwierdziliśmy już, że w sakramentach i poprzez sakramenty można metodycznie i skutecznie przekazywać wiernym wiedzę o Słowie Bożym i tajemnicy zbawienia. Misja ewangelizacyjna prezbiterów jest bowiem istotnie związana z posługą uświęcania za pośrednictwem sakramentów. Posługa słowa nie może ograniczać się tylko do bezpośredniego i właściwego oddziaływania słowa. Ewangelizacja jest pierwszą z tych prac apostolskich, które według soboru to mają na celu, aby wszyscy stawszy się dziećmi Bożymi przez wiarę i chrzest, schodzili się razem Wielbili Boga pośród Kościoła, uczestniczyli w ofierze i pożywali wieczerze pańską. A synod biskupów z 1971 roku głosił, że posługa słowa, właściwie pojęta, prowadzi do sakramentów i życia chrześcijańskiego w praktyce przeżywanego w widzialnej wspólnocie Kościoła i w świecie. Wszelka próba ograniczenia posługi kapłańskiej do samego przepowiadania albo nauczania nie brałaby pod uwagę podstawowego aspektu tej posługi. Już Sobór Trydencki odrzucił propozycję zacieśnienia kapłaństwa jedynie do posługi głoszenia Ewangelii. Zważywszy na to, że również w dzisiejszych czasach niektórzy w sposób zbyt jednostronny akcentowali posługę słowa synod biskupów, z 1971 roku podkreślił nierozłączną więź między Słowem i sakramentami. Sakramenty, mówi synod, sprawowane są łącznie z głoszeniem Słowa Bożego i w ten sposób pomnażają wiarę, umacniając ją dzięki łasce. Nie można więc nie doceniać sakramentów, ponieważ dzięki nim Słowo osiąga swój pełniejszy skutek to znaczy. Zjednoczenie z tajemnicą Chrystusa. Podkreślając ten jednolity charakter misji ewangelizacyjnej i posługi sakramentalnej, synod z 1971 roku nie wahał się stwierdzić, że oddzielenie ewangelizacji i sprawowania sakramentów podzieliłoby samo serce Kościoła, wystawiając na niebezpieczeństwo wiarę. Synod przyznaje jednak, że każdy kapłan może urzeczywistniać w praktyce zasadę jedności na różne sposoby. W miarę jak spełnianie posługi kapłańskiej w praktyce musi często przyjmować różne formy, by lepiej odpowiedzieć na szczególne lub nowe sytuacje, w których trzeba głosić Ewangelię. Rozsądne zastosowanie zasady jedności powinno również uwzględniać charyzmaty otrzymane przez każdego prezbitera. Jeśli niektórzy odznaczają się szczególnym talentem w przepowiadaniu lub nauczaniu, powinni go wykorzystać dla dobra Kościoła. Warto przypomnieć tu przypadek św. Pawła, który, choć był przekonany o konieczności chrztu i czasem go udzielał, tym niemniej uważał, że jego misją było przepowiadanie Ewangelii i dlatego poświęcał swe siły przede wszystkim tej formie posługi. Nie tracił jednak z oczu podstawowego dzieła budowania wspólnoty któremu przepowiadanie powinno służyć. Oznacza to, że również i dziś, podobnie jak w całych dziejach posługiwania dusz pasterskiego, przy rozdziale pracy można kłaść większy nacisk na przepowiadanie albo na kult oraz sakramenty, w zależności od uzdolnień osób i potrzeb środowiska. Niewątpliwie jednak, celem przepowiadania i nauczania prezbiterów, nawet na najwyższym poziomie akademickim i naukowym, Musi być służba na rzecz misji uświęcania przez sakramenty. W każdym razie nie podlega dyskusji znaczenie misji uświęcania powierzonej prezbiterom, którzy mogą ją pełnić, zwłaszcza przez posługę kultu i sakramentów. Niewątpliwie jest to przede wszystkim dzieło Chrystusa, jak podkreśla synod z 1971 roku. Zbawienie dokonujące się przez sakramenty nie pochodzi od nas, lecz od Boga. Na co wskazuje prymat działania Chrystusa jedynego kapłana i pośrednika w Jego ciele, którym jest Kościół. Jednak w dzisiejszej Ekonomii Zbawienia Chrystus dokonuje dzieła uświęcania wiernych za pośrednictwem posługi prezbiterów. Działając w imieniu Chrystusa, prezbiter osiąga skuteczność posługi sakramentalnej, za pośrednictwem Ducha Świętego, ducha Chrystusowego, zasady i źródła świętości nowego życia. Nowe życie, które prezbiter za pośrednictwem sakramentów wzbudza, ożywia, odnawia, pobudza do wzrostu, jest życiem wiary, nadziei i miłości. Wiara jest fundamentalnym darem Bożym. Stąd wynika jasno: wielka waga przygotowania i otwarcia na wiarę tego, kto przyjmuje sakramenty. Stąd rozumie się także potrzebę świadectwa wiary ze strony prezbitera w całym jego życiu. A zwłaszcza w sposobie wartościowania i sprawowania samych sakramentów. Wierze przekazywanej przez Chrystusa za pośrednictwem sakramentów towarzyszy zawsze żywa nadzieja, która wyzwala w duszy wiernych wielkie siły duchowe, dążenie do tego, co w górze. Z drugiej strony wiara działa przez miłość miłość, która wypływa z serca Zbawiciela i, rozlewając się w sakramentach, ogarnia całą chrześcijańską egzystencję. Sakramentalnej posłudze prezbiterów towarzyszy więc boska skuteczność. Przypomniał o tym Sobór. I tak przez chrzest prezbiterzy wprowadzają ludzi w lud Boży. Są więc odpowiedzialni nie tylko za godne sprawowanie obrzędu, lecz również za właściwe przygotowanie do niego, zarówno poprzez formację ludzi dorosłych do wiary, jak też w przypadku dzieci, przez wychowanie rodziny do współudziału w tym wydarzeniu. Ponadto w duchu Chrystusa pasterza nauczają ich, by sercem skruszonym poddawali swe grzechy Kościołowi w sakramencie pokuty, tak aby z dnia na dzień coraz bardziej nawracali się do Boga, pamiętając na Jego słowa. Czyńcie pokuty, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Dlatego również i prezbiterzy powinni żyć jako ludzie uznający własne grzechy i osobistą potrzebę przebaczenia, w jedności pokory i pokuty z wiernymi. W ten sposób ukażą skuteczniej wielkość Bożego miłosierdzia i udzielą niebieskiej pociechy wraz z przebaczeniem tym, których przygniata ciężar win. W sakramencie małżeństwa prezbiter występuje jako odpowiedzialny za jego sprawowanie, dając świadectwo wiary i przyjmując zgodne przyrzeczenia w imieniu Boga, którego jest przedstawicielem jako sługa Kościoła. W ten sposób uczestniczy głęboko i żywo, nie tylko w obrzędzie, lecz w głębszym wymiarze sakramentu. I wreszcie przez namaszczenie chorych, prezbiterzy krzepią cierpiących, tę misję przewidział święty Jakub, który w swym liście nauczał. Choruje ktoś wśród was niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad Nim i namaścili go olejem w imię Pana. Wiedząc zatem, że celem sakramentu namaszczenia jest pokrzepienie, oczyszczenie i dostarczenie duchowej siły, prezbiter będzie się starał swoją obecnością przekazać choremu skuteczne współczucie Chrystusa i złożyć świadectwo dobroci, z jaką Jezus odnosił się do chorych, którym poświęcił znaczną część swej misji ewangelizacyjnej. Te słowa o postawie, z jaką należy starać się przystępować do sakramentów by sprawować się świadomie i w duchu wiary, znajdą swoje dopełnienie w katechezie, którą, jeśli Bóg zechce, poświęcimy sakramentom. W najbliższych katechezach zajmiemy się innym aspektem misji prezbitera w spełnianiu posługi sakramentalnej. Kultem Bożym, urzeczywistniającym się zwłaszcza w Eucharystii. Już teraz podkreślamy, że jest to najważniejszy element jego funkcji kościelnej, zasadnicza racja jego święceń. Cel, który nadaje sens i wnosi radość w jego życie.